W ostatnim czasie doszedłem do wniosku, jakbym żył w trochę takiej bańce, mianowicie nerdów, geeków, zapaleńców, którzy szukają najlepszego smartfona, nieważne czy będzie kosztować 5, 7, 10, 15 tysięcy złotych, czy jeżeli szukamy komputera, laptopa, tabletu, wszystko powyżej 10-15 tysięcy złotych. W niektórych filmach zapominam o tej stanowczej większości ludzi, ludzi, którzy za bardzo nie zwracają uwagę na to, że coś ma nie wiadomo jak mocny procesor, że coś ma nie wiadomo jak wspaniały ekran, że ma nie wiadomo jak dobry aparat, albo nie wiadomo co innego, ale tylko żeby zapłacić za urządzenie 5 albo 10 tysięcy złotych. I mam wrażenie, że Samsung Galaxy M15 jest dedykowany dla tych osób. Zatem bez zbędnego przedłużania zapraszam Was na recenzję Samsunga Galaxy M15 w wersji 5G. Moi drodzy, słowem wstępu, tak jak już powiedziałem na początku dzisiejszego materiału, chciałbym, żeby ten materiał był trochę inny, trochę odbiegał od tych standardowych filmów, które przygotowuję dla Was od kilku ładnych lat, no żeby nie powiedzieć zawodowo zajmuję się tym od około 7 lat. Moi drodzy, na kanale najczęściej pojawiają się urządzenia drogie, żeby nie powiedzieć bardzo drogie, urządzenia, które albo sam kupuję, albo które biorę na testy. I nie da się ukryć, że potwierdzam w 100% to, co powiedziałem przed chwilą, żyjemy w pewnej bańce, bańce takich nerdów, tych zapaleńców, geeków, którzy zwracają uwagę tylko na najlepsze rzeczy. Na rzeczy, które mogą kupić tylko i wyłącznie wybrane osoby, bądź osoby, które siedzą w tej branżuni, ale przede wszystkim mam wrażenie, że zapominamy o takiej stanowczej większości osób, osób, które nie mają czasu na siedzeniu i interesowaniu się czymś takim jak smartfon, bo po prostu mają swoje życie, mają swoją pracę, mają swoje obowiązki, mają rodziny, mają dom na utrzymaniu i wiele, wiele więcej. Dlatego dzisiejszym materiałem chyba znalazłem takie złote rozwiązanie. Rozwiązanie dla osób, które nie chcą wydawać fortuny na telefon, które chcą mieć cholernie dobrą baterię i jednocześnie chcą mieć solidny ekran Super AMOLED z częstotliwością odświeżania nie na poziomie 60 Hz, a na poziomie 90 Hz. A osoby, które znają tę branżę, wiedzą, że niektórzy producenci smartfonów nawet za 4,5 tysiąca złotych nie są w stanie zaoferować takiego wyświetlacza. Ok, zatem zaczynając od początku, jeżeli chodzi o zawartość opakowania, w przypadku serii M, ogólnie mam na myśli tanią serię od Samsunga, muszę powiedzieć, że nie wypada to dobrze. W sensie rzadko się zdarza, a przynajmniej nie pamiętam, aby w tak tanich telefonach, no bo przypominam, mówimy tutaj o telefonie za zaledwie 699 zł, czyli jest to cena, przyjmijmy, Apple Pencil Pro albo etui na iPada. Rzadko się zdarza, albo przynajmniej mi rzadko się w ostatnim czasie zdarzało, żeby w takim urządzeniu nie była nawet dodawana ładowarka. Mamy kabel do ładowania, mamy papierologię, mamy solidnie wykonany telefon jak na tę półkę cenową. No ja zaznaczam, tutaj mówimy o naprawdę bardzo, ale to bardzo niskiej półce cenowej, więc miejcie to, moi drodzy, na uwadze, że ja nie będę się przypieprzać do wszystkiego jak mam w zwyczaju, bo mam wrażenie, że biorąc pod uwagę telefon za 699 zł, a telefon na przykład za 6000 zł, no to musimy liczyć siły na zamiary. Zatem tak, pod względem zawartości opakowania poza telefonem, kablem i papierologią plus szpileczką do wyjmowania kart SIM nie mamy nic ponadto. Czy mi to przeszkadza? Z jednej strony tak, bo jakąś tam ładowarkę mógłbym się spodziewać w tym segmencie, bo wiecie, producenci przyzwyczaili nas, że w tych tanich telefonach jakieś te niewielkie, nawet 15-25-watowe ładowarki są dołączane, ale z drugiej strony, no znowu, 699 zł i biorąc pod uwagę resztę tego, co to urządzenie ma do zaoferowania, jest naprawdę nieźle. Część z Was może mnie zapytać, Bartek, ale czym różni się taki Galaxy M15 5G od takiego A15 albo A15? 5G, bo są to bliźniacze pod wieloma względami urządzenia, pod względem rozmiarów, pod względem ekranu. I tak, Galaxy A15 ma trochę słabszy procesor, bo MediaTek Helio G99, również 6-nanometrowy, natomiast A15 ma taki sam, MediaTek Dimensity 6100+. No i w każdym urządzeniu mamy 128 GB pamięci wbudowanej, plus złącze na kartę pamięci, co w telefonach drogich nie jest jakąś tam oczywistością. Ale nie uprzedzając faktów, jeżeli chodzi o wyświetlacz, moi drodzy, biorąc pod uwagę ceny tego urządzenia, otrzymujemy tutaj solidne, jasność szczytowa, to jest 800 nitów, solidny ekran Super AMOLED z przekątem 6,5 cala z częstotliwością odświeżania na poziomie 90 Hz. I powiem Wam szczerze, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony samą jakością tego ekranu, no bo, no nie ukrywajmy, tak jak już wspominałem na początku, są producenci, nie będę mówił jacy, którzy nawet za 4,5 tysiąca złotych nie są w stanie dać ekranu AMOLEDowego łamane na OLEDowego powyżej częstotliwości odświeżania na poziomie 60 Hz. A tutaj jest 90. W telefonie jeszcze raz to mówi, bo będę to powtarzać jak mantrę, za 699. Złotych. Zatem moim zdaniem jest to jeden z ogromnych plusów tego urządzenia, biorąc pod uwagę kategorię cenową, w której się poruszamy. Po drugie, urządzenie stokowo działa na One UI wersji 6.0 wraz z Androidem 14 i mamy już zapewnienia i gwarancje ze strony Samsunga, że to urządzenie w najbliższym czasie dostanie również Androida 15. Ja wiem, że może w dzisiejszych czasach nie brzmi to nie wiadomo jak cudownie, ale przypominam, moi drodzy, że jeszcze kilka lat temu wychodziły smartfony za 500-600 zł, które nie dostawały żadnej aktualizacji, a możliwości update'u ograniczały się do jakichś niewielkich pod
aktualizacji i poprawek systemu, nie dając możliwości zainstalowania nowego oprogramowania od Google'a. Tutaj również szacuneczek. W urządzeniu, tak jak powiedziałem, mamy złączone karty pamięci, mamy 128 GB pamięci wbudowanej, bodajże jest to UFS 2.0, nie mamy certyfikatu wodoszczelności oraz nie mamy głośników stereo, natomiast no słuchajcie, certyfikat wodoszczelności jakiś tam IP serii XYZ to też się wiąże z jakimiś dodatkowymi opłatami, kosztami, więc ja absolutnie tutaj w tym przypadku nie chcę negować Samsunga za to, że w tym akurat przypadku takiego certyfikatu nam nie dał. Natomiast jeżeli chodzi o pojedynczy głośnik mono, również mam wrażenie, że sprawdza się ok, nic ponad to, co można byłoby oczekiwać od pojedynczego głośnika. W temacie procesora mogę powiedzieć, że jest dziwny. Z jednej strony MediaTek Dimensity 6100+, jest to 8-rdzeniowy układ z układem graficznym Mali G57 MC2, w testach wydajnościowych wypada, no cóż, no jak na tę półkę cenową, normalnie, żeby nie powiedzieć słabiutko. Ale biorąc pod uwagę samą wydajność, faktyczną wydajność w grach, kiedy odpaliłem sobie kilka gier, muszę powiedzieć, że pod względem wydajności ten procesor jest naprawdę solidny. Tym bardziej, no biorąc pod uwagę, jeszcze raz to powiem, kwotę 699 zł. Zatem jeżeli ktoś szuka dobrego ekranu, solidnego jak na półkę cenową procesora, no to okazuje się, że jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo dobry telefon, który bez problemu już teraz mógłbym dedykować dla osób młodszych, dla dzieci. No wiadomo, rodzice dla 6, 7, 8 latka, żeby mieć kontakt z dzieckiem, który idzie do zerówki, do przedszkola, nie będzie wydawać 2 czy 3 tysięcy złotych na telefon, który najprawdopodobniej albo dziecko rozwali, albo no, oby nie zostało tam dziecku ukradzione. Więc lepiej huchać na zimne i kupować telefony stosunkowo tańsze, a przynajmniej na początek przygody dziecka ze smartfonem. Kolejnym elementem, który cholernie, ale to przekolernie mi się podoba w tym telefonie, to ogniwo. W przeciwieństwie do serii A15 czy A15 5G nie mamy tutaj baterii 5000 mAh, a mamy to, z czego słynie seria M, a przynajmniej jeszcze kiedyś słynęła, kiedy mieliśmy baterię po 7000 mAh. Tu mamy ogniwo 6000 mAh. I powiem Wam wprost, że ja podczas użytkowania tego telefonu miałem wrażenie, że albo dostałem jakiś felerny model, albo no hej, ta bateria niemal praktycznie się nie rozładowuje. Oczywiście mniejsza rozdzielczość ekranu, po drugie mniej wydajny procesor, który nie wykręca nie wiadomo jak wysokich temperatur, no i bardzo dużo ogniwo, bo 6000 mAh to w żadnym telefonie nie jest nie wiadomo jaki standard, bo najczęściej ograniczamy się w tych górnych granicach do 5 bądź 5500 mAh. Tutaj ciężko mi to nazwać screen on time, ale podczas grania, podczas oglądania filmów bez problemu, z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że wykręcałem tutaj 8-10 godzin. Ja wiem, że to wydaje się niemożliwe, natomiast zacząłem sobie patrzeć na różne wyniki testów, dren testów baterii w internecie i okazuje się, że naprawdę w niektórych testach podczas oglądania filmów, ogólnie grzebania sobie w systemie i bawienia się tym telefonem, wyniki były nieosiągalne dla innych telefonów, zamykające się w przedziale 14-16 godzin na ekranie. Naprawdę moim zdaniem jest to wynik nie tyle dobry, nie tyle bardzo dobry, co fantastyczny. 6000 mAh zamknięte w sensownej przekątnej z mało grzejącym się procesorem, tu wyniki są wręcz kosmiczne i mam wrażenie, że nawet teraz Samsungowi jestem w stanie wybaczyć brak tej ładowarki, bo tutaj mamy ładowanie 25W, ja tak sobie zrobiłem kilka testów i w momencie, kiedy tam już miałem poziom zbliżający się do 5-10%, podłączałem smartfon pod ładowarkę i mocą 25W byłem w stanie naładować ten smartfon od tam 5-10% do 100% w niespełna 1,5 godziny. Z jednej strony dużo, ale z drugiej strony, żeby doprowadzić do rozładowania tej baterii, też będziecie musieli się namęczyć, a dla osób, które nie wiadomo jak dużo grają w gry, albo po prostu, wiecie, osób starszych, które od czasu do czasu wejdą sobie w internet, pogrzebią sobie jeszcze w zaciszu domowej sieci Wi-Fi, 3 dni na takim telefonie to moim zdaniem jest bez problemu, a dla dziecka, które dużo gra w gry, wiem z doświadczenia, bo mam nastolatkę w domu, to myślę, że bez problemu 2 dni takie urządzenie będzie w stanie wytrzymać. No dobrze, a jak to wygląda w temacie aparatu? Aparaty mamy 3. Pierwszy główny 50-megapikselowy z przesuną f1.8, drugi ultra szeroki 5-megapikselowy oraz ten zbędny makro 2-megapikselowy wraz z możliwością nagrywania filmów do maksymalnej rozdzielczości 1080p. I wiadomo, nie możemy się spodziewać cudów, jeżeli chodzi o filmy. My zaraz Wam pokażę, jak to się prezentuje. Moim zdaniem jest ok, znowu jak na tę półkę cenową, natomiast absolutnie nie możemy patrzeć na to urządzenie poprzez pryzmat telefonów za 5, 4, 3, 2, a nawet 1000 zł, bo jeszcze raz to powiem, to telefon za 699 zł. We'll be right back.
Dzień dobry, jesteśmy na Full HD, 30 klatek. Tak mniej więcej się prezentuje. Całkiem ładna dzisiaj pogoda, zielono, jaśniutko, fajnie. Jeżeli chodzi o stabilizację, no wiadomo, no tutaj jeżeli chodzi o optyczną stabilizację, no to możemy zapomnieć, uwzględniając znowu cenę. Ja wiem, moi drodzy, że cały czas o tym mówię i to też nie chodzi o to, że ja chcę bronić Samsunga, ale tak jak mówiłem, albo będę mówić, w zależności od tego, w którym momencie wrzucę, to liczmy siły na zamiary, tak? 699 zł, myślę, że naprawdę nie ma tragedii. No i zobaczcie, w takiej cenie mam możliwość nawet zrobienia dwukrotnego kropa, bo oczywiście tutaj nie możemy mówić o zoomie optycznym, natomiast dwukrotny krop jak najbardziej jest to możliwe. 1080p, 30 klatek, skonwertowane do 25. Myślę, że tutaj będzie trochę bujać, bo widać, że nawet nie ma możliwości włączenia jakiejkolwiek stabilizacji, więc nie oczekujmy cudów, jeżeli chodzi o rejestrację wideo frontową kamerą. Natomiast znowu, no, w czasach, w dobie kompresji internetu, wrzucania wszystkiego na social media, myślę, że to nie będzie jakiś poziom tragiczny. Dobrze, moi drodzy, teraz jeszcze sprawdźmy, jak wypada dźwięk z telefonu. Celowo się tutaj zamknąłem w gorącym aucie, nie włączałem nawet silnika, żebyście też zobaczyli przy wyciszeniu, jak to brzmi. Czy to wypada według Was dobrze, czy to wypada według Was źle? Urządzeniu nie zabrakło nawet skanera odcisków palców, który znajduje się z boku urządzenia i powiem Wam tak, on jest bardzo sprawny. W sensie, niech Was nie zmyli animacja, bo tutaj na tę animację trzeba chwilę poczekać, natomiast nawet delikatne muśnięcie palcem w skaner odcisków palców odblokowuje to urządzenie, natomiast sama autoryzacja związana, no podejrzewam, że też z mocą obliczeniową i samym procesorem, to też musi chwilę potrwać, więc sam skaner w moim mniemaniu również jest bardzo dobry. W przypadku tego urządzenia moglibyśmy sobie popsioczyć: ej Bartek, ale tu są grube ramki. Przypominam, że są telefony tego samego producenta, które mają bardzo podobne ramki, a kosztują około 3000 zł, więc znowu, poprzez pryzmat ceny nie chcę absolutnie negować tego smartfona, że ma duże ramki, że jest wykonany głównie z tworzywa sztucznego, bo moim zdaniem nie byłoby to fair, uwzględniając cenę tego urządzenia. Gdyby ten telefon kosztował 1500-2000 zł, to wiadomo, moglibyśmy się poprzypieprzać do tego smartfona o znacznie więcej, ale tyle nie kosztuje. Dobrze, moi drodzy, zatem, żeby Wam dać jasną opinię na temat tego urządzenia, co mi w tym smartfonie się cholera nie podoba, a co mi się mniej podoba, to pozwólcie, że przedstawię podsumowanie tego urządzenia plusami i minusami. Na plus, bardzo dobra cena w wysokości 699 zł. 128 GB pamięci w podstawie plus włącze na karty pamięci. Super AMOLED z częstotliwością oświeżania na poziomie 60 Hz. Jasność czytowa 800 nitów. Bateria 6000 mAh, która daje niemal niespotykane czasy pracy na baterii w innych telefonach. Czasami nawet 10 razy droższy. Solidny skaner odcisków palców, niezły aparat jak na swoją półkę cenową, wsparcie do Androida 15 oraz rzecz jasna wsparcie 5G. Przypominam, że jeszcze kilka lat temu za wsparcie 5G trzeba było dopłacać dodatkowe 500 zł, czyli niemal tyle, ile cały ten telefon teraz kosztuje. Jeżeli chodzi o minusy, wiadomo, można byłoby się do wielu rzeczy w tym telefonie przypieprzyć, że wydajność procesora nie jest taka, do której część z Was mogła się przyzwyczaić, że wideo nie jest tak fantastyczne, jak moglibyście oczekiwać, że nie ma certyfikatu wodoszczelności, nie ma ładowania indukcyjnego, ale za cholerę, nie mogę się do tego przypieprzyć, jeżeli mówię o telefonie za tak niewielkie pieniądze. Na minus, mimo wszystko grube ramki, chwilami sporadyczne przycięcia animacji oraz brak ładowarki w zestawie. Wszystkie inne minusy przy takiej cenie to zwykłe czepialstwo i p***dolka dla zasady. Jeżeli szukasz naprawdę dobrego i taniego telefonu, a zależy Ci na takich rzeczach, na których przeciętny Kowalski zwraca uwagę: dobry ekran, bardzo dobra bateria, satysfakcjonująca wydajność, niezły aparat fotograficzny, to moim zdaniem jest to jeden z telefonów, na który koniecznie powinieneś zwrócić uwagę. No i nie oszukujmy się, w czasach, w których żyjemy, w 2024 roku, kiedy tablety są sprzedawane za 12-13 tysięcy złotych, komputery za 20, smartfony za 7, ten smartfon, przepraszam, może powiem to górnolotnie, ale ten smartfon to smartfon za grosze. I jestem więcej niż przekonany, że w tym segmencie cenowym, biorąc pod uwagę popularność Samsunga i to, że Samsung jest najpopularniejszym producentem na świecie, a jednocześnie najpopularniejszym producentem smartfonów w Polsce, jestem przekonany, że będzie to przeogromny hit sprzedażowy. I bardzo dobrze, bo potrzebujemy takich telefonów. Tanich, dobrych, poszczególnych elementach dobrych, skierowanych nie dla nerdów, zapaleńców i gigów, a dla normalnych ludzi. Dla dzieciaków na rozpoczęcie swojej przygody ze smartfonem, dla osób starszych, które nie chcą wydawać nie wiadomo jak dużych pieniędzy na smartfony, nie są przekonane do smartfonów, a wiadomo, podczas emerytury są ważniejsze wydatki, chociażby wydatki związane ze zdrowymi lekami, niż wydawanie po 2 czy 3 tysiące złotych na smartfon. To jest telefon dla nich, dla osób starszych i dla dzieciaków. A myślę nawet, że dla osób takich jak ja, około 40, które za bardzo nie zwracają uwagę na to, jaki telefon używa, a chce mieć dobrą baterię, chce mieć poprawny aparat w czasach social mediów i kompresji danych oraz niezły ekran,
To również jest telefon dla nich. Z mojej strony byłoby to wszystko, a jak wy zapatrujecie się na taki telefon? Czy w cenie 600-700 zł moglibyśmy kupić coś nowego, lepszego od takiego oto urządzenia? No i przede wszystkim z baterią. Jeżeli chodzi o baterię, mam wrażenie, że nie przeskoczymy tego. Który wiadomo, wynika ze znacznie wolniejszego procesora, mniejszego ogrzania się i kilku innych komponentów, no ale coś za coś. No znowu, mówimy tutaj o telefonie za naprawdę bardzo, bardzo małe pieniądze. Sekcja komentarzy należy do was, jeżeli materiał okazał się dla was pomocny. Jeżeli chcecie, żeby co jakiś czas przygotować takie materiały o stosunkowo tanich telefonach skierowanych dla mas, czyli dla normalnych ludzi, mówię to w pozytywnym znaczeniu tego słowa, to dajcie proszę znać w komentarzach. Ja ze swojej strony dziękuję serdecznie, miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru i nocy również życzę. See ya!